Właśnie, że Biblia mówi, że waszych świąt i uroczystości nienawidzi dusza moja, mówi Jahwe. Żeby ludzie nie bzdurnych świąt nie obchodzili, to by byli wzorowi w pracy, tak jak zawsze Świadkowie Jehowy są wzorowi, no ale Rosja już uszkodziła strasznie, tak. Tak, wszystko, tak. No, zlikwidowała Świadków Jehowy Rosja. No bo dobrzy pracownicy, bo dobrzy urzędnicy, a tu w firmie Patronus byle imieniny, byle urodziny, to dziadówka nie wpłaca pieniędzy na kartę bankomatową, na konto ludziom. I tak, do 10 miało być, a to się 10 kończy, a na karcie jeszcze nie ma nic. Od 8 do 10 miało być. No, firma Patronus. Nie dość, że minimum ludziom płacą nie po 9, nie po 10, tylko po 7, to jeszcze i późno pieniądze przysyłają, nie wiadomo, czy w ogóle dzisiaj 10 będzie. Tak to zaczęło się od Dnia Kobiet, tego komunistycznego święta, potem imieniny, potem urodziny, potem bierzmowanie, potem no wszystko. Sami katolicy sobie tak robią. Potem się oni dziwią, że PO oskarży. Panie pośle, wraca temat, czy powraca temat... Choroba na długie weekendy, na nic nie robienie, na święta, na sklepów zamykanie. Jak ludzie nic nie zarobią, to nic nie będą mieli. Po co to sklepy zamykać? To jest nuda straszna. Nie dość, że dziady w ławach siedzą, ziewają, kaszlą, pochrumkują, a wyją, kaszlą, pochrumkują, bo jest zimno w każdym rzymsko-łacińskim kościele, jak i na ulicy, bo to wiadomo, że to są nieogrzewane, bo jak oni żebrzą, to przecież kto to będzie na ogrzewanie wydawał pieniądze, prawda? Jak żebrzą, to dla innych celów, nażreć się i nachlać się. No. A o ludziach nie myślą, ale sami o sobie źle świadczą. Przecież to nie są Świadkowie Jehowy. Świadków Jehowy nie ma. Nie ma co nosem pociągać. Nie ma co kaszleć. Nie ma co chrumczeć. Bo nawet prawosławnych tutaj nie ma. Ani jeszcze i nawet ewangelików nie ma, bo jeżeli Ewangelia jest w śmietniku, to gdzie tu będzie dobrobyt, proszę Państwa? Gdzie tu będzie pozytywne myślenie? A my musimy pilnować sprawy, proszę. My musimy pilnować sprawy. Czyli mając zamiary bardzo pozytywne, szlachetne, bo edukacyjne, musimy likwidować to, co złe. Ale żeby likwidować i zlikwidować to, co złe, to zło trzeba zauważyć. Co my czynimy? Jakże wymowny. Pierwszy był złożony bardzo wymowny, szczytem NATO, który był organizowany przez Rzeczpospolitą w ubiegłym roku w lipcu i wtedy, kiedy wszystkie oczy państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego były skierowane na Warszawę, to właśnie wtedy Platforma złożyła wniosek o odwołanie ministra obrony narodowej w rządzie premier Beaty Szydło. Wtedy ja mówiłem, podkreślałem i również na antenie Radia Maria, że była to decyzja antypolska, antynarodowa, ale również i decyzja, która bardzo mocno uderzała w Polskę i w polski rząd. A dziś, proszę zauważyć, po roku kolejny wniosek, w którym autorzy zarzucają ministrowi obrony narodowej, że no właśnie, że co? Że rozwija polskie wojsko, że zwiększa liczebność polskiej armii, że tworzy piąty rodzaj sił zbrojnych, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, że środki finansowe, które są przeznaczane na polskie wojsko, są wydawane należycie i sumiennie. I zarzucają również to, że pan minister Antoni Macierewicz odwołuje dowódców, czy prowadzi szeroko pojętą politykę kadrową, która się nie podoba Platformie Obywatelskiej. Ale mnie wcale nie dziwią takie słowa, no bo przecież nie kto inny, tylko właśnie Platforma Obywatelska. To właśnie minister najpierw Klich, później pan minister Siemoniak, a później pan również dołączył do tego grona Bronisław Komorowski i jego bezpośrednie zaplecze w Kancelarii Prezydenta i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego doprowadzili do sytuacji, że mieliśmy armię niespełna 100 tysięczną, bo mieliśmy w tym szczytowym momencie 97-98 tysięcy żołnierzy. Armię, która nie jest w
stanie, nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej. Doprowadzili również do takiej sytuacji, że uzbrojenie, które było kupowane dla polskiego wojska, czy program modernizacji technicznej polskiej armii, który zawierał 14 elementów, praktycznie w żadnym zakresie nie był realizowany, czy nie został zrealizowany, a opóźnienia, jeżeli chodzi o unowocześnienie polskiej armii, sięgało po rządach Platformy Obywatelskiej od 4, uwaga, do 7 lat. Proszę zauważyć, to są rzeczy, których nie zrealizowała Platforma Obywatelska, a oni w tej chwili zgłaszają wniosek o odwołanie ministra obrony narodowej. Minister obrony narodowej przywraca honor i szacunek dla munduru żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynia się do tego, że zwiększa liczebność polskiej armii. Chcemy, żeby w najbliższych jeszcze 2 latach, do końca 2019 roku, polska armia liczyła 150 tysięcy, ale pan minister Antoni Macierewicz sięga już dalej, nie tylko do roku 2019, ale już w dalszych czasokresach i mówimy o tym, rząd Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, minister obrony narodowej wskazuje, że chcemy dążyć do tego, aby w roku 2030 polska armia liczyła nawet 200 tysięcy żołnierzy, a my jako politycy decydowali o tym, żeby do roku 2030 dochodzić do wydatkowania na polskie siły zbrojne, na polską obronę narodową nawet do 2,5% PKB. Panie pośle, sięgając nieco wstecz pamięcią, przypominamy sobie moment jeszcze przed powołaniem gabinetu pani premier Beaty Szydło. To właśnie postać, osoba ministra Macierewicza była atakowana chyba najbardziej, jeszcze jako kandydat na ministra. Czy ten wniosek, już drugi, jak pan poseł wspomniał, nie jest realizowaniem czystej polityki opozycji w wykonaniu Platformy Obywatelskiej w tym przypadku i też mało przychylnych mediów? Ja absolutnie tu zgadzam się z ojcem i proszę zauważyć, że te działania, które podejmował jeszcze jako poseł, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, te obszary, kwestie, którym zajmował się minister Antoni Macierewicz, kierując tak zwane... Znaczy, będzie do tego Banku Millennium się zapisać. Zobaczymy. Sejmu, bez wątpienia, co tam w tym banku można zrobić? Agresji i wściekłość ze strony tych, którzy mają naprawdę wiele na swoich sumieniach, wiele na swoim sumieniu. Dziś spotykamy się na antenie Radia Maryja w dniu szczególnym 10 maja, kiedy przeżywamy tą 85. miesięcznicę, 85. miesiąc już od katastrofy smoleńskiej, katastrofy, która wciąż nie pozostaje wyjaśniona, kiedy wciąż mamy wiele, wiele problemów, żeby nawet sami sobie odpowiedzieć na pytanie, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. I tu niewątpliwie Antoni Macierewicz miał olbrzymie zasługi w wyjaśnianiu i dochodzeniu prawdy. I to bez wątpienia budzi wielką złość u polityków Platformy Obywatelskiej. Ale pan minister Antoni Macierewicz jest znany z tego, że jest twardą osobą, nie poddaje się krytyce. I te słowa, które bardzo często dziś w sposób niesprawiedliwy są wypowiadane pod adresem ministra obrony narodowej, jestem przekonany, że jeszcze wzmocnią pana ministra w tym wielkim dziele, raz, że dochodzenia do prawdy, a dwa, wzmacnianiu polskiej armii, polskiego wojska. Dziś media, tak zwane media mainstreamowe, żyją, jak to oni określają, aferą Macierewicza. Jakoby to właśnie pan minister Macierewicz czy pan doktor Berczyński mieli szczególny wpływ na to, że nie doszło do porozumienia pomiędzy rządem polską, a firmą Airbus Helicopters na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. Ja wielokrotnie to tłumaczyłem i jeszcze raz powtórzę, negocjacje po stronie wojskowej. Tylko świadkowie Jehowy, bo oni nawet i w tę wróżkę nie wierzą. Tak pięknie ta Biblia pomaga ludziom żyć, a ludzie sobie sami uprościli i do tego mają no nieszczęścia straszne, bo takie rzeczy jak wojny, a teraz
rozsadzanie bombami, no to ja nie wiem. No co może być gorszego? Co jeszcze gorszego może być? Osobą odpowiedzialną za... Zanim człowiek jeszcze umrze, to jeszcze musi skonać. Bólu i cierpienie z tego ratuje. Nie wiadomo ich o co. W szpitalach już dawno okazało się, że ktoś nie ma pieniędzy na leki, ktoś nie ma pieniędzy na leczenie, to trzeba jego uśmiercić. Wpływali na przetarg. Już! Jeśli chodzi o śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii, to absolutnie... To trzeba jego uśmiercić. Bardzo dziękuję, panie pośle, za ten komentarz. No i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, do usłyszenia. Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, był naszym gościem. Sami sobie są Polacy winni. A to nie ma tak, wiesz. Sami siebie okradają ze względu na mentalność. Przecież katolicy zawsze mówili, och, komunistyczne, państwowe to nie kosztuje. I kradli. No i co?